Witam wszystkich bardzo gorąco. ESL Draft na antenie ESL TV Polska. Jestem Michał Bogacz. Dzisiaj no jest nas trochę tutaj dużo ze względu na to, że zima i musimy się wszyscy ogrzewać po prostu, więc wszyscy dzisiaj w naprawdę bardzo dobrym, doborowym towarzystwie. Moi drodzy, pierwsza oczywiście osoba, którą zawsze lubię przedstawiać, pan Łukasz Ewilskaj-Pietrz. Witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie. I no mamy dwóch fantastycznych gości, którzy ostatnio pokazali, jak się powinno grać w LoL'a w Polsce. Witam bardzo gorąco. Pan Łukasz Dąbrowski. Cześć. I pan Dawid Dąbrowski. Witam. Idzie się pomylić, ale przypadek? Spokojnie. Nie sądzę właśnie, prawda? Zanim przejdziemy oczywiście do rozmowy z wami, chłopaki, ja chciałbym powiedzieć o tym, że będziemy mieli dzisiaj troszeczkę tematów turniejowych i będziemy mieli troszeczkę do omówienia w sprawie EPS-a, w sprawie Intel Extreme Masters, no i będzie troszeczkę także newsów dotyczących chociażby polskich drużyn, tak więc na pewno troszeczkę tego będzie. Tematy po waszej lewej stronie. Po pierwsze właśnie rozmowa z chłopakami na tematy ogólne oczywiście, lolowe i nie tylko właśnie, ponieważ jeśli ja dobrze wiem, gracie także troszeczkę w inne gry. Będziemy mieli omówienie EPS-a, podsumowanie oczywiście tego, co się działo w poprzedni weekend. No i także chcieliśmy zahaczyć o ESL News oraz o to, co się dzieje w kraju i na świecie, a dzieje się troszeczkę, prawda? Tak, troszkę o DreamHacku, wiadomo, dopingowaliśmy zarówno ESC, jak i chłopaków z Virtus. No nie do końca poszło, ale fajne akcje, fajny turniej, no i też zobaczymy, jak to wyglądało. Dokładnie tak. My mamy w ogóle całkiem fajny filmik, który dotyczy was właśnie, ponieważ mamy ten moment wygranej na ESL Pro Series, w której wy zdobyliście oczywiście pierwsze miejsce. Więc może zanim zaczniemy jeszcze całą rozmowę, zobaczmy, jak to właśnie na EPS-ie wyglądało. A my za chwileczkę będziemy z powrotem z nami, więc zostańcie i zobaczcie, jak chłopaki wygrywali. Ależ emocje dzisiaj. Reason Gaming kończy ten Nexus. Zobaczmy ostatnie tutaj hity. No i Nexus wybucha. Reason Gaming wygrywa 10 tysięcy złotych i oczywiście bony od M1. Ależ w tym momencie wjechali. Szybkie tak. 2-0 finał. Nikt się nie spodziewał, że Reason Gaming wygra. Szybkie 2-0. To było naprawdę szybkie gierki. Zobacz, nawet tutaj nie zrobiło to aż takiego dużego wrażenia. Oni się dokładnie spodziewali, tak jak mówiłeś tutaj po tej pierwszej grze, że być może uda się jakiś łatwiejszy sposób wygrać. No i też Reason Gaming przerywa dominację kolejnego ciosu oraz Sample Textu, którzy to wszystkie tutaj większe turnieje polskie wygrywali. Tytuł mistrza EPS. Po raz kolejny wygrywają. Wcześniej w Krakowie, teraz w Zabrzu. No i tutaj oczywiście shake hands. Proszę przywitać gromkimi brawami mistrzów czempionów 9. sezonu ESL Pro Series, Reason Gaming! Tak jest, jeszcze raz wielkie brawa, Reason Gaming! Regrody wręczy Adrian Cicu. PR manager Turtle Entertainment. Napiąć mięśnie, pokazać tutaj klatę, jak najbardziej. Tak jest, pokazać klatę. No dobra, no może to pominiemy. A słuchajcie, ale podobno poszło bardzo prosto z tego, co ja słyszałem. To jest szybkie 2-0. Tutaj chyba Libik się wypowiadał także, że generalnie to się przejechaliście po przeciwnikach. No Libik powiedział prawdę, bo my gry nie były aż tak wymagające, jak myśleliśmy, że będą. W ogóle nie trenowaliśmy przed samym turniejem i, no i wyszło jak wyszło, nie? No wygraliśmy. Też taka opinia z twojej strony? No tak, drużynowo w ogóle nie trenowaliśmy, no i no. Pokazaliśmy przeciwnikom. No rozumiem. Ale to właśnie, bo tam Main Event, z którym nie do końca się zgodzę, powiedział, że przerwaliście dominację Sample Text i kolejnego ciosu, ale cały czas byliście w tej ścisłej czołówce. Jesteście triumfatorem zeszłego sezonu także przecież. Więc no co prawda kolejny cios ostatnio wygrał Puchar Polski. Wy tam z tego co pamiętam nie dostaliście się, czy odpadliście w kwalifikacjach, jak to było? Graliśmy tam w którejś tam rundzie, odpadliśmy, ale to nie były tak jakby składy, którymi graliśmy normalnie. To tam był wiekowa, limit był tak jakby minimum 18 lat, nie wszyscy oczywiście mieli u nas. No i tak jakby drużyny też nie były, bo to był tak jakby czas, gdzie drużyny tak jakby roszady miały, nie było wiadomo. Z kim jeszcze chcemy grać, jak ich drużyny wyglądają i tak jakby ich drużyna miała ten sam skład, z którym grała cały czas, nawet sam pretekst
z tego co wiem, w ogóle udziału, niechże właśnie przez ten limit. Ale no, proszę cię uprzejmie, przepraszam. No właśnie, jeszcze tylko chciałem skończyć, bo a propos samego finału. Czy myślicie, że z kolejnym ciosem byłoby równie łatwo jak sample text w finale EPS-a? Czy wydaje mi się, że na ten event obie drużyny nie były w stanie w ogóle nam żadnej gry ugrać. Dobrze były przygotowane, ale myślę, no, że z czego to wynika? Też. No właśnie, no bo mówicie, że nie przygotowywaliście się, tam chłopaki mówili, że trochę trenowali, też nie jakoś dużo, ale coś tam robili, a wy bez przygotowania i byliście tak pewni siebie, z czego to wynika? Czy przygotowanie to na, poza Libikiem i Tejkwanem, którzy trenują do Expansiona, to wszyscy, czyli ja, Szaman i Hiton, mieliśmy przygotowanie indywidualne. Dużo indywidualnie trenowaliśmy, bardziej się właśnie na tym skupiliśmy. Nie trenowaliśmy żadnych taktyk, tylko po prostu, żeby indywidualnie odskoczyć od przeciwników i żeby nie byli w stanie nas pokonać. No, a w ogóle o co chodzi z takim dziwnym performancem wielu drużyn? No bo tutaj mówimy właśnie o kolejny cios, Puchar Polski, a za chwilę zupełnie jakoś tak dziwnie grają. Teraz Team Rock znowu jest w finale EES-a, jeśli ja dobrze kojarzę, prawda? Ale w EPS-ie w ogóle zagrali jakoś tak no mega słabo, powiedzmy sobie szczerze. I to tak w tym turnieju wygrywa zawsze ta drużyna, w tamtym turnieju wygrywa zawsze ta drużyna. O co tutaj chodzi, jeśli chodzi o tego polskiego Lola? No co do Team Rock, to w tym EPS-ie, to oni sobie, mi się wydaje, że trochę taką pajacerkę robili. Już tam pierwsze mecze nie wygrali i potem już tak stwierdzili, że chyba nie mają szans, więc nawet nie będą próbować. A co do takich turniejów, to nie wiem, chyba to zależy dużo od motywacji, nie? Czy ta drużyna stwierdziła na przykład, że mamy szansę ugrać EPS-a, przygotujemy się do niego jak najlepiej i no po prostu będziemy trenować pod te drużyny, na które mamy grać, tak? I tak mi się przynajmniej wydaje, że tak powinno to wyglądać, ale ostatnio jak widać, to nie zawsze wygląda tak, jak powinno i te drużyny nie grają na takim poziomie, jakim by chciały. No i na przykład kolejny cios, mi się wydaje, no też nie grali swoim głównym składem, o tak, nie? Że u nich na top lane grał Benek, gdzie u nich zawsze gra Jokis i to też z nim chyba nie trenowali, z tego co wiem. I potem właśnie to tak ta gra wygląda, nie są przygotowani po prostu na 100%. A jak to w ogóle po EPS-ie, jeśli chodzi o emocje? To już tak opadły troszeczkę, czy nie? No wiadomo, wy jesteście w ogóle z Zabrze, prawda? Więc z tego co słyszałem, to nawet kilka osób tam wam wspominało chyba, że was widzieli, tak? Jakoś tam sława e-sportowca, tak? Tu wychodzi na jaw? Tak, no nawet kilku naszych znajomych przyszło sobie pooglądać, jak to wygląda. Nawet nieraz w szkole nam tak jakby nauczyciele nawet mówili, że widzieli nas, że gratulują, że są dumni, że fajnie w ogóle to wyglądało, że są zadowoleni. Myślę, że większość osób naprawdę uważa, że to było super event, super emocje, dużo tak jakby fajnych rzeczy tam można było spotkać, dużo fajnych ludzi. Czy nie było takiej gadki pod tytułem grocie w gru, jesteście no lejfami albo coś podobnego? Może powiem, nie, u nas takiej gadki nie ma, bo my w szkole i tak zazwyczaj właśnie my jesteśmy jednymi z tych niewielu osób, które i tak na przykład, nie wiem, ćwiczą, nie? Można powiedzieć tak ćwiczą, bo my jesteśmy w klasie informatycznej i my właśnie, jak już bym miał wybrać tak bardziej to w klasie czy tam w szkole, bardziej robimy z takich sportowców, że tak to powiem, że tak ćwiczymy tam piłkę, jakieś siłownia i to wszystko, to tak właśnie to inaczej wygląda i bardziej, jak mieli powiedzieć, to właśnie, że nie gramy na komputerze, jak mieli tak powiedzieć, nie? I potem to było zdziwienie, że gramy, a następny etap to było zdziwienie, że jak oni to powiedzieć, tak dobrze gramy, że jednak coś tam ugrywamy, że na jakimś tam etapie to... Stereotypy? No można tak powiedzieć. O to też chciałem was zapytać, a propos innych hobby, innych rzeczy, które robicie poza LoLem, mówicie, że gracie w piłę i tak dalej. To jest myślę, że fajne, ale abstrahując od tego, bo już sami o tym mówiliście, jakie to jest uczucie stanąć na podium, na pierwszym miejscu? Czy to są takie fajne emocje dla was? Znaczy przede wszystkim super tak jakby jest w ogóle, że można zagrać przed publicznością, tak? Zagrać na bardzo dobre drużyny, szczególnie jeszcze na przykład jak w przeciwnych drużynach grają twoi znajomi, grałeś z nimi na nich kiedyś, znasz ich bardzo dobrze, a jeszcze podium, a co dopiero pierwsze miejsce i to jeszcze no, po dosyć niewyrównanej grze, naprawdę super, tak? Chciałbym, żebym się podzielić jakimiś tymi emocjami, no ale... No, motywujące. Tak, naprawdę. No jest to według mnie też bardzo fajne właśnie, że my chyba mamy taką dosyć zgraną taką scenę, nie tylko LoL, ale w ogóle polską scenę gier komputerowych, prawda? Dużo ludzi się zna tak bardzo mocno. A jak w ogóle to wygląda u was? No bo wy jesteście bliźniakami, no to zgrani jesteście, wiecie jakie są te stereotypy o bliźniakach, prawda? Że jakoś tam wyczuwają swoje emocje, jakieś tam, no ja nie będę się w to wgłębiał, bo nie jestem psychologiem żadnym, ale jak to u was wygląda ze zgraniem? Jakoś tak myślicie, że to wygląda lepiej na przykład niż w innych drużynach? Właśnie, często tak jest, że rodzeństwo żyje tak trochę jak kot z psem, prawda? Często się kłócą, jak to jest w drużynie, gdzie no w LoLu ta synergia między wszystkimi pięcioma zawodnikami musi być dobra, żeby był ten teamplay. Czy wy też zdarza się, że się jakoś tam mocno pożrecie, kłócicie, czy jakoś w LoLu
wygląda to trochę inaczej niż w życiu? Czy musicie tutaj się tak dobrze dogadywać? Jak to u was jest? No, w samej grze mi się wydaje, że mamy dobre zgranie, bo długo i dużo razem gramy i nie tylko w LoL'a. Jasne, że się czasami tam gryziemy, wyzywamy się, no wiadomo, jak rodzeństwo, nie? No wiadomo. Mamy pretensje do siebie czasami o różne zagrania, coś nie wyszło, jedna osoba zepsuła, druga i tak, wiadomo, kłócimy się czasami, nie? Mhm. Dużo mniej niż kiedyś, ale i tak się zdarza. Ale myślę, że nasze zgranie jest na wysokim poziomie, wiemy na co kogo stać, wiemy jak prawdopodobnie ktoś zagra w danym momencie i no to wszystko jest według treningu, nie? Tyle razem ze sobą gramy, że już po prostu wiemy to wszystko, jak to wygląda. A to też jest chyba taki jeden z ewenementów też polskiej sceny LoL'a. Tyle ze sobą gramy, mówicie, gdzie dużo drużyn się rozpada, dużo drużyn jakoś tam zmienia swoje składy, więc to chyba jest taka pozytywna rzecz dla was, prawda, że mimo wszystko, wiesz, trzymacie się razem. Znaczy, jako bracia też przede wszystkim wiemy, że oboje gramy dobrze i wiemy, że możemy grać spokojnie w takich najlepszych polskich drużynach. No i nawet no już w sumie od kilku lat, nieważne czy tam zmieniamy dwie, trzy osoby, czy zostaje ktoś z nami, zawsze we dwóch gramy. Tak, nieważne czy jakaś drużyna jest słabsza, czy lepsza, czy chcemy coś więcej pograć tą drużyną, czy po prostu na jakiś typowy turniej chcemy się przygotować, ale zawsze we dwóch gramy i myślę, że dobrze nam to wychodzi. Taki dobry rodzaj drużyny, prawda? Tak, tak, tak. No ale powiedzcie, jak to się zaczęło? Może to jest takie bardzo typowe pytanie, ale w waszym przypadku to może być szczególnie ciekawe, no bo wiadomo, że zazwyczaj zaczyna się od jednego komputera. Czy mocno kłóciliście Oj, się mi nie przypominaj. Dostęp do komputera? Ja też miałem ten problem. Nie mam co prawda brata bliźniaka, ale mam brata i zawsze były fajty o tego kompa kiedyś, jak się było młodszym. Teraz już zapewne macie dwa kompy, nie ma tego problemu, no ale kiedyś jak to było? Może powiem. Na samym początku to jeszcze graliśmy w CSA i wtedy tak jakby mieliśmy jeden komputer, to mieliśmy ustalone, można powiedzieć, że ty grasz tyle, ten w tym czasie robi to, ten tamto i tak w miarę sprawnie to wychodziło, nie? Wiadomo, że też czasami były walki o to, nie? Bo ja chcę teraz moja kolej i coś w tym stylu. Ale tam po jakimś czasie, jak już rodzice stwierdzili, że jesteśmy na tyle starzy, że już zasługujemy, żeby każdy miał swój, no to też akurat było na początku, gdzieś zaczęliśmy grać w LoL'a, więc to akurat sprawnie akurat wyszło. A była jakaś rywalizacja w związku z tym, że na przykład, nie wiem, no, gracie sobie jakąś, nie wiem, gierkę singleplayerową, jakieś wyścigi, cokolwiek, albo właśnie CS-a i było, kurczę, ten to zrobił ostatnio taki wynik, teraz ja muszę siedzieć i zrobić. Była taka rywalizacja? Może taki, nie, bo zazwyczaj właśnie były takie gry drużynowe, gdzie zazwyczaj razem graliśmy na przykład. No my we dwóch pokażemy reszcie, że jesteśmy od nich lepsi i tak to mniej więcej wyglądało, nie? A to jest bardzo ciekawe właśnie. A jak to wygląda u was w drużynie? W sensie też jest taka, wiesz, rodzinna atmosfera z innymi zawodnikami, czy może raczej wiesz, full profesjonalizm, nie ma żadnego? Właśnie, ja zauważyłem, bo jeśli mogę ci wejść słowo, bo stałem blisko was, stałem za kamerą wtedy na EPS-ie i widziałem, że u was jest mega spokój, że gdzieś tam dobrze się dogadujecie, nie było krzyków, nie było nerwowości na twarzy. Chyba dobra synergia jest u was w Reason. Tak, znaczy przede wszystkim mamy przyjacielską atmosferę bardzo, że nawet gdy komuś nie wyjdzie, no to wszyscy rozumieją to, bo każdy popełnia błędy. Staramy się w sobie podpowiadać, pomagać, no bo nie każdy może wszystko zauważyć. No i staramy właśnie się tak drużynowo tak mówić sobie, podpowiadać, bo to dużo potrafi naprawdę zmienić. Później atmosfera jak jest lepsza, to oczywiście też się lepiej, wygodniej gra. No i myślę, że to właśnie bardzo dużo zmienia w takich właśnie drużynach, bo nie w każdej jest tak, jakby się chciało. No właśnie, polski LoL to tak z tą dojrzałością czasem tego brakuje, więc na pewno jesteście jedną z nielicznych, no może nie nielicznych, ale jedną z takich drużyn, w której widać, że jest taka dojrzałość. Ja jestem człowiekiem, który może nie jest jakiś mega zaznajomiony ze sceną LoL'a, ale wiesz, Reason Gaming, no ja poznaję, więc wiem już, że to jest, w cudzysłowie się tak mówi, solidna firma, no ale wy się często pokazujecie na turniejach i to jest chyba, myślę, że pozytywne, nie? Jeśli chodzi o w ogóle rozwijanie tej całej sceny, że to jest Reason Gaming, jest, będzie. Możemy być pewni tego, a nie, że właśnie, że Team Rock to tak, znaczy ja nie disuję w tym momencie Team Rock, ale że Team Rock, wiesz, o tu zagrał świetnie, tu zagrał fatalnie, a Reason Gaming to chyba jest taka firma, która daje radę, prawda? Jeśli trzyma chodzi poziom. Trzyma poziom, o, dziękuję ci bardzo. No Reason zawsze, raczej zdarza się tak, że Reason zmienia, nie? Tak dwóch, trzech zawodników to jest akurat ciężko nie przyznać tego, ale zawsze tam jest Libik, zawsze jest od ostatniego czasu jest TechFan i to oni tak jakby dobierają sobie osoby, które znają, z którymi chcą grać i z którymi uważają, że właśnie będą w stanie coś ugrać, że będą w stanie pokazać, że naprawdę ta nazwa Reason Gaming to nie jest tylko nazwa tak z pozoru, tylko że są właśnie jednymi z lepszych w Polsce. Że stoi za tym skill, tak?
no skill, oni potrafią też po prostu się dogadać z wieloma osobami, dzięki temu ta współpraca wygląda dużo lepiej. Słuchaj, a ja jeszcze chciałbym tak troszeczkę odejść, bo w tym momencie zainteresowałeś mnie takim elementem jakby rekrutacji do drużyn, bo w sumie nigdy o tym nie rozmawialiśmy, tak, prawda? Nikt chyba o tym nie mówi głośno. Jak to wygląda, jeśli chodzi o, wiesz, dojście do drużyny? Czy to jest takie, pokaż nam jak grasz, czy może słyszeliśmy, że grasz dobrze, czy jak to wygląda? No chyba tak troszeczkę, bo chciałbym też nawiązać, jakby wiadomo, do także tych największych drużyn, które podpisują ogromne międzynarodowe kontakty. Więc jak to wygląda z waszej perspektywy? Znaczy, przede wszystkim moim zdaniem to dużo też tak naprawdę zależy od wyników na początku, bo jeżeli są słabe, to motywacja też jest słabsza, tak? Chyba że jakiś turniej jest blisko, ale no to z reguły ludzie nie patrzą na to. Na początku testuje się tak jakby różne osoby i patrzy się na skilla oczywiście, ale jeżeli na przykład jest osoba troszeczkę słabsza, ale idzie się z nią łatwiej dogadać, gdy się przegrywa, potrafi na przykład przyznać się do błędu, powiedzieć, że się polepszy, że poprawi niektóre rzeczy, to bardzo dużo zmienia. Zgranie, tak? Tak. Bardzo dużo zmienia tak jakby też sam fakt o tym, coś o sobie myśli, tak? Bo są osoby, które myślą, że są najlepsze, a no, nie powiem, że są słabe, ale na przykład to nie jest to, co wszyscy by chcieli. Myślą, że są lepsi niż rzeczywiście jest, a są osoby, które na przykład są pokorne, potrafią się przyznać do błędu, chcą grać drużynowo i chcą trenować drużynowo, bo są osoby, które na przykład tylko solo chcą grać i nie chcą grać drużynowo. To jest taki przerost tego, tak? Tak, tak. Często coś takiego jest, szczególnie w LoLu, tak. No nie będę wymieniał, ale no są takie osoby, gwiazdeczki, z którymi ciężko grać. No nie wymieniajmy, ale wiadomo, no powiedzmy sobie szczerze, no to mimo wszystko, chyba zawsze tak będzie, w każdej grze drużynowej też jest tak, że okej, no StarCraft czy tam Hearthstone, no to są gry indywidualne, to wiadomo, tam możesz gwiazdożyć, no ale LOL, CS, takie gry, no to okej, każdy chciałby być gwiazdą, no ale ktoś musi supportować, prawda? Każdy chciałby wygrywać, ale nikomu nie chce się kupować wardów, jak ja to lubię powtarzać. Przejdźmy może troszeczkę do FOT z EPS-a, bo ja myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby rzucić okiem na kilka z nich. Tutaj oczywiście będziemy mieli i CS-a, i LOL-a. Pierwsza sprawa oczywiście to jak to wygląda jakby z waszej perspektywy? Z perspektywy osób, które nie oglądają ludzi, którzy grają, tylko właśnie z perspektywy gracza, który siedzi i widzi tych wszystkich ludzi, widzi te kamery. To przeszkadza na przykład? Bo ja wiem, że Evil to potrafi wejść z kamerą na gracza, nie? On ma taką manierę. Jak to wygląda u was właśnie? Czy to przeszkadza wam? Jak będziemy oczywiście lecieć pomiędzy tymi fotkami, to chciałbym, żebyście odpowiedzieli może. Na samym początku, jak zacząłem grać na takich większych turniejach, gdzie widziałem, że są kamery na przykład dookoła nas, że ludzie patrzą, jak gramy, no to wtedy na początku miałem lekki stres, tak? Wiadomo, czułem się lekko niepewnie, wiedziałem, że ludzie zauważą każdy mój błąd i tak inaczej po prostu było, niż jak siedzisz u siebie spokojnie w domu. Ale potem jak już zauważysz, że po dobrej akcji ludzie ci klaszczą, że po prostu się cieszą, że kibicują ci bardzo, to wtedy to naprawdę potrafi zmotywować i skupienie wtedy naprawdę wzrasta i można dać siebie 100%. No ważna informacja właśnie, bo to chyba myślę, że pomoże ludziom, którzy, wiesz, pierwszy raz będą grali na LANie. A tutaj oczywiście komentatorzy LOLa, Main Event oraz Leo. Leo chyba też jest wam znany dosyć mocno, prawda, jako gracz? No kiedyś to nawet graliśmy często na niego, jak grał jeszcze tam z Diablosem. To zdarzało nam się, że graliśmy na jego drużynę. A tak to znamy go od długiego czasu, jak już został komentatorem, to już po prostu jakiś tam kontakt na LANach zazwyczaj z nim mamy. Rozmawiamy czasem o różnych rzeczach i mniej więcej na tym się to wszystko kończy, ale znamy go, można powiedzieć, że całkiem dobrze. No to myślę, że pomaga właśnie też w kontakcie z graczami i w ogóle komentowaniu gier. Tutaj mamy CS-a oraz Majko, który, co ciekawe właśnie, zobacz, że wszyscy komentują i wszyscy też jeszcze robią jakieś inne rzeczy, prawda? Tu Majko nie dość, że komentuje, to do tego jeszcze Menago. Leo nie dość, że gracz, to do tego właśnie też jeszcze komentuje. No co tutaj chodzi, ja się tak zastanawiam. Ale widać było, ja mam w ogóle takie wrażenie, wygraliście troszeczkę w CS-a. Ja mam wrażenie, że w CS-ie jest jakby więcej emocji, ale chyba w LoLu też jest na nie miejsce, prawda? Na czym to polega? Że chodzi tutaj o rundy głównie, że runda się kończy, to wtedy się ludzie emocjonują, a w LoLu ta gra trwa i trwa i trwa i nie ma miejsca, trzeba się skupić bardziej? Znaczy przede wszystkim w LoL to typowo bardziej drużynowa gra, bo tam po pierwsze nie widać takich taktyk, po drugie nie masz akcji, że na przykład sam zabijesz czterech, naprawdę to są wyjątkowe akcje, a w CS-ie na profesjonalnej scenie zdarzają się, że ktoś tam został na trzech, tam ich ograł, pokazał, jakiś tam poszedł, po prostu no, pokazał im, jak się gra i ograł ich, a w LoLu tak naprawdę bardziej drużynowo, przynajmniej to tak wygląda. Też myślę, że emocji aż takich w LoLu nie ma jak w CS-ie, no bo to chyba widać na pierwszy rzut oka. I specyfika samej gry, tak, prawda? Jest bardziej dynamiczna i chyba też... Też szybciej trwa, tam w półtorej minuty masz czy coś tego czasu, a w LoLu naprawdę nieraz są gry, że tam po 30-40 minutach
jeden teamfight, tam później znowu gra zmienia się na pasywną, tam później nie ma co pokazać, tak tu farmią, tu właśnie ktoś tam próbuje kogoś tam złapać gdzieś, ale nie wychodzi. I te gry wyglądają bardzo spokojnie, a w CS-ie nawet ta gra jest spokojna, no to tak jakby muszą zabić tych przeciwników, tak, albo tak stawić tą bombę, i te konfrontacje bardzo często są. Mhm. LoL ma jedną przewagę nad CS-em i jest to cosplay, mam wrażenie. I ta pani miała ten sam cosplay na Intel Extreme Masters, jeśli ja dobrze pamiętam. Wygląda po prostu zabójczo. Naprawdę powiem szczerze, że nie spodziewałem się czegoś takiego na tym turnieju, a wygląda to fantastycznie. Ja nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, bo tak, po prostu tak. ja myślę, że niektórzy to mają do tego takie zacięcie i wkładają w to ogromną ilość czasu. Tak, no bardzo fajnie, też miałem okazję z nią porozmawiać i nie pamiętam, ale bardzo długi czas robiła ten kostium. Trzy miesiące chyba. Mhm. Zresztą ciężko się dziwić, bo wygląda okazale, jeździ na turnieje i zgarnia pierwsze nagrody, tak samo właśnie było na EPS-ie, pierwsza nagroda, jeśli chodzi o konkurs cosplay, no i chyba fajnie wygląda, nie wiem jak wam się podoba. Mi się naprawdę podoba. Tak jest. Tutaj jeszcze oczywiście troszkę ścigałek było. W ogóle tak, jak to wygląda u was, jeśli chodzi o takie właśnie gierki, które widzimy teraz na ekranie? Cały czas jest LOL, cały czas jest to ciśnienie, trenowanie? Czy macie, wiecie, chwilę na odstresowanie się, nie wiem, posiedzenie przy jakimś PlayStation czy czymkolwiek innym? Przy konsolach zazwyczaj nie siedzę, ale na przykład, tak jak mówiliśmy wcześniej, gramy coś tam w CS-a sobie z kolegami i LOL to jest... Można pewnie tylko jedyna gra, w którą ciągle gram. Są różne inne gry i staram się nie tylko przy tym monotonnie ciągle siedzieć, żeby tak była jakaś różnorodność. Chyba różnorodność jest ważna, bo jest coś takiego jak wypalenie, prawda? Także we sporcie. No jest, jak siedzisz przy jednej grze, potem nie widzisz progresu, to czasami też się przydaje, na przykład przerwa jeden dzień albo coś takiego, żeby odpocząć od tego wszystkiego, żeby na przykład w CS-a sobie tak dla czystej przyjemności pograć, bez takiego tryhardu, żeby właśnie przyjemność weszła w tą grę i... Wtedy to jest naprawdę przyjemne. A myślisz coś o CS-ie w kwestii profesjonalnej? Coś myślę. No, grać bym na pewno nie mógł, bo za mało czasu na to poświęciłem, ale mi się wydaje, że CS jest naprawdę ciekawą grą pod względem e-sportowym i jeżeli ktoś jest w tym dobry, to powinien próbować. Mhm. No więc właśnie, ale jesteśmy cały czas w League of Legends. Proszę bardzo, właśnie, jak pięknie. Tak, podniesiony do góry czek. No i tu było zwycięstwo. Jakie plany teraz na najbliższą przyszłość? Bo mówiliśmy trochę o tym przed programem. Mówiliście, że troszkę teraz taki okres ogórkowy, że skończyły się te najważniejsze turnieje. Jak to wygląda, jeśli chodzi o plany? Przede wszystkim dużo zależy od tego, tak jakby, czy Rizon w składzie z Libikiem i Takefanem w ekspansjonie teraz dostaną się do LCS-ów, bo to naprawdę może dużo zmienić. Ja im życzę jak najlepiej i chciałbym, żeby się dostali, bo to naprawdę wielki sukces. Ale dużo tak jakby zależy właśnie od tego, czy się dostaną. Mamy tam kilka ofert od drużyn, w razie czego, żeby właśnie pograć w europejskich drużynach. Nie spoilujecie, no, rozumiem. No nie mówimy z kim, żeby właśnie nie spoilować. Ale europejskie zespoły, tak, nie polskie tylko. Z różnych krajów. Ale teraz jest tak jakby właśnie przedsezon. Nie ma tak jakby większych turniejów właśnie poza kwalifikacjami do LCS-ów. Większość osób tak jakby właśnie się przygotowuje. Poznaję różne nowe rzeczy, bo teraz właśnie tam mapę niedawno wprowadzili nową. No właśnie, to zaraz, co sądzicie o Summoners Rift nowym, bo to też mnie ciekawi, ale dokończę. Dużo osób właśnie, profesjonalni gracze uczą się tak jakby ze wszystkimi, jak to właśnie działa, czym opłaca się grać, co jest mocne, co jest słabe, bo te mapa, nowe kampy, nowe różne rzeczy. Naprawdę mi się podoba nowa mapa i polecam. No, jasne, że są osoby, które tak jakby właśnie disują to, nie podoba im się, mówią o jakichś spadkach FPS-ów, mówią, że stara mapa to klimat właśnie miała i to właśnie się wszystko straciło, ale moim zdaniem naprawdę na plus, bo takie zmiany są potrzebne. Jak już gra się parę lat i to wszystko wygląda bardzo podobnie, duże rzeczy się nie zmienia, to właśnie taka monotonia wchodzi, a jak coś wprowadzają nowego, no to właśnie naprawdę fajnie się poznaje, to dużo nowych rzeczy. Ja tu widzę prostą analogię, CS 1.6 i CSGO. Wszyscy no właśnie od razu powiedzieli, o bu, to nie przejdzie nawet 2 miesięcy, na początku było ciężko, a teraz... Wiadomo. Jakby pytanie powinno się zadać, czy po prostu za 2 miesiące nie skończy się ta cała gadka o tym, że o mój Boże, ta mapa jest taka do D, prawda? Ale na czym to polega ta gadka właśnie? Bo ja tego nie za bardzo rozumiem. Mieliśmy to właśnie tak, jak powiedziałeś w CS-ie, mamy to teraz, a mam wrażenie, że to jest krok jak najbardziej w dobrym kierunku, że co tu jest do hejtowania tak naprawdę? No co, że ktoś ma komputer przedpotopowy i co mu się gra wolniej ładuje albo wolniej chodzi? No to chyba czas na jakiś upgrade, prawda? Nie za bardzo tego rozumiem. Nie wiem, jak wy się do tego odnosicie. Mi się wydaje, że po prostu wiele osób nie lubi zmian, tak? Że jak jakoś tam nowa postać wchodzi, to fajnie, wszystko, ale jak już są jakieś takie większe zmiany, to po prostu od razu zamiast sprawdzić, to pierw narzekają. Tak? Trzeba się uczyć od nowa, tak? No, może nie, że od nowa, ale na pewno trzeba wziąć inne rzeczy pod uwagę. I właśnie dużo osób
zamiast sprawdzić, jak to wygląda, pograć trochę i dopiero wtedy wyrobić sobie zdanie, to już zobaczy screen, a nie podoba mi się sam wygląd, będzie słabo, naprawdę będzie słabo, nie opłaca się już grać. Ja bym to nazwał pewnym polskim epitetem, ale... Ja bym polecił jakąś maść taką specyficzną, ale może nie tym razem. Może nie tym razem. Mieliście problemy ze sprzętem na Epsie, prawda? No mi przed samym turniejem to myszka padła, tam parę dni wcześniej, to miałem jakąś tam słabszą, musiałem na nowo się przyzwyczaić, ale na samym turnieju to nasza drużyna chyba nie miała takich problemów, chociaż czasami były takie spajki, że, a to bardziej jedno, dwusekundowe po prostu, że komuś tam zlagowało i po prostu trzeba dać pauzę, żeby się upewnić, że już to nie nastąpi, ale nasza drużyna akurat nie miała takich problemów jak... W pierwszym meczu były, tak? Tam kolejny cios. Mm-hmm. Jak to w ogóle u was wygląda w ogóle ze sprzętem? Czy to jest jakiś mega pro, prawda, klawiatury pozłacane jak kałasznikowy kolumbijskich tych? Czy to mimo wszystko jest jakoś tak bardziej, no po prostu jakikolwiek sprzęt? Czy jesteście przyzwyczajeni do jakiejś marki albo modelu? Znaczy, jak do samego komputera, no to nie mamy najmocniejszych, bo tak jakby nie jest potrzebny w ogóle do LoL'a. Mm-hmm. Co do sprzętu, to jako gdybym sam miał kupić, to bym prawdopodobnie... Nie kupił, chyba żebym właśnie tak jak się skupił na bardziej profesjonalnym graniu i grałbym więcej, ale jako taką osobę to my nie kupujemy, bo z reguły sprzęt dostajemy. No, tu też ciężko powiedzieć właśnie jak na miejscu takich osób, które nie dostają tego sprzętu, czy by go chciały kupić. Czy to zależy też od funduszy osób, czy chcą się skupić właśnie na profesjonalnym graniu, czy grają dla zabawy ze znajomymi, to naprawdę dużo od tego zależy. Ja mam jedno jeszcze takie pytanie, bo pewnie wiele osób się zastanawia, zresztą to jest zawsze ciekawe, jeśli chodzi o graczy. Jak reagują ich rodziny, czy jest to wsparcie i jak to wyglądało od początku? Bo często bywa na początku ciężko. Wielu rodziców mówi, a to takie granie, to nie ma przyszłości. No ale chyba lekcje to wszystko byś idzie... odrobił. Lekcje byś, tak, tak, śmieci wynieś. Ale wszystko chyba idzie ku lepszemu, bo teraz jak rozmawiam z graczami, to już rzeczywiście widać mega wsparcie i bardzo często nawet rodzice odwiedzają na jakichś bliskich lanach zawodników. Jak to jest u was? Czy to wsparcie było od razu i no jak to właśnie wygląda? Na samym początku wiadomo, nie było takiego wsparcia jak jest teraz. Wyglądało to mniej więcej tak, że zabierz się do nauki, masz ważniejsze rzeczy do roboty niż siedzenie cały dzień przed komputerem, nic z tego nie wynosisz. I wiadomo, że z czasem jak już, można powiedzieć, pierwsze pieniądze przychodziły, to wtedy zaczęli brać pod uwagę rodzice to, że jednak to nie jest takie nieopłacalne, że jednak można coś z tego wynieść. I potem z czasem, tam po roku, po dwóch latach to już stwierdzili, że jeżeli to jest dla was pasja, jeżeli macie z tego pieniądze, to jak najbardziej próbujcie i spróbujcie coś tam ugrać. I właśnie nasz tata po jakimś czasie zaczął się nawet interesować, zaczął sam grać w to, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda i już teraz to wygląda naprawdę dobrze. No to fajnie. Pieniądze tak rozwiązują problemy chyba z tego, co widzę. To jest ciekawe, nie wiem, czy też tak masz, Michał, ale rzeczywiście w momencie, w którym zaczynasz się tak jakoś gamingiem zajmować bardziej profesjonalnie, rodzice zaczynają łapać tą wiedzę i chcą, tak, chcą łapać. Pamiętam, jak chyba od mamy dostałem jakiegoś SMS-a, kto tam wygrał, rzucając jakimiś ksywami ze StarCrafta, jak jeszcze nie, ja pamiętam, jak jeszcze Proliga leciała i to wtedy też tak przychodziłem do domu i na przykład mówiłem, słuchaj, Flash wygrał Proligę i tak, dobrze, syneczku, dobrze, i tak wiesz, tak... Fajnie, że mi mówisz, nie wiem kto to jest, nie wiem o co chodzi, nie wiem na czym gra polega, tam jakąś wodę puszczę, zobacz jak tutaj zagrał, tak, i czy dalej czyta książkę, nie? Więc jakby no, u mnie to wyglądało tak troszeczkę bardziej, że no coś tam sobie grasz. Nie? Przejdźmy może do DreamHacka, bo ja myślę, że duży turniej, w którym działo się dużo ciekawych rzeczy, który miał całkiem ciekawy, jakby to nazwać, czerwony dywan rozwinięty za pomocą Valve między innymi, jeśli chodzi o bany dla zawodników. Pewnie skoro się interesujecie, to na pewno wiecie. Słuchajcie, w ogóle zanim zaczniemy o samym DreamHacku mówić, co sądzicie o tych banach i o tym hakowaniu całym? Bo tam, wiadomo, te haki były ukryte w workshopie. Ja, w LoLu chyba nie ma takich problemów z tak zaawansowanymi hakami, chociaż też ostatnio podobno była fala banów, prawda? Tak, znaczy w LoLu to wygląda troszkę inaczej, bo tam są tak zwane cheaty, ale to bardziej ludzie nazywają to wspomagaczami. W CS-ie też mniej więcej to tak samo wygląda, że nie gra za ciebie, ale pomaga. Ale w CS-ie tak jakby ciężej to wykryć, ciężej to tak jakby zauważyć, no bo tam różne właśnie sterowniki do myszek mają zainstalowane, które nie da się wykryć, jeżeli ktoś nie ma nowej myszki. Dlatego tam właśnie zmieniali mysz, ten sam model dawali, ale na przykład zupełnie nowe sterowniki razem wgrywali z graczami. I to jest zupełnie inaczej wygląda. Dużo też bardzo z Fnatic zawodników dostało hejtu, czy bo właśnie Flusha był podejrzany o cheatowanie, tam dużo filmików wypłynęło bardzo i to jakby sam nawet no, się wypowiedział. Wykorzystali ten bug na mapie tak, też, prawda? Tak, właśnie jak grali na LDLC z tego co pamiętam, to moim zdaniem no, osobiście dobrze, że się wycofali, bo to naprawdę
mogło być ciężko, szczególnie, że właśnie dostawali dosyć, no mocno dostawali i dzięki tej, tak jakby, no nie wiem, nazwać to Bugiem, czy jakkolwiek to nazwać, no bardzo im to na pewno pomogło i dzięki temu byli w stanie tą grę wygrać, no dlatego ten rematch, czy później nawet właśnie poddanie się we Fnaticów, to mi się wydaje, że powinno tak być, bo... Sportowe zachowanie? Pytanie tylko, czy to były naciski ze strony organizacji, czy sami naciski gracze? Naciski na pewno były jakieś, no. No tak, powiedzmy sobie szczerze, tutaj mimo wszystko admini i organizatorzy zawsze mocno cisną. A my może zobaczmy, jak to wyglądało, jeśli chodzi o highlighty CSGO, ponieważ przygotowaliśmy dla was także króciutki filmik, a my za chwileczkę jesteśmy z powrotem. Zostańcie z nami. Points of health on the Cloud9 side. They're down and the game is over as Hellraisers have stopped Cloud9. Well, he's gonna pick up three kills in a row and finally Mouse will finish it. Bravado alive, Black Poison is gonna be going down at the end to Pronex, who picks up a triple. Bringing the Afterbear. Hellraisers picking Fnatic apart. Finally there's a reply, but it's not enough. Yeah, he's doing shots here. Alright. Really tough. Really tough. Really tough. Angle. Michael Lillen now trying to set it up for his mate with the flashes. Happy, however, gonna be able to dance out, gets the kill on Michael Lillen. And there you have it! Just like that! LDLC win an eco round to take first seed. They are coming for him. C set 75 to follow up, and that's the end. NIP, they do it, and a bit of celebration here. I think it's warranted. The crowd. Seven. We go up point blank range, almost got into the right position to take on Makaleli, but it wasn't to be. And NIP. Jak zwykle dużo ludzi, wiadomo, jest to Dreamhack, więc tam się mnóstwo ludzi przewija. Ja mi się podoba w ogóle, że Dreamhack jest taką imprezą, na której, znaczy imprezą, która wyrosła z ogromnego LAN party. Ja nie wiem właśnie, jak to teraz wygląda, jeśli chodzi o młodych ludzi, bo nie wiem, czy ja przychodziłem do kumpli i się brało kompy, prawda? Ale może o tym później. Jak oceniacie w ogóle Dreamhacka całego, jakby w kwestii też tego hakowania i tak dalej? Ja myślę, że impreza wyszła całkiem nie najgorzej, biorąc pod uwagę to, że mogło to wyjść fatalnie ze względu na to, że o, może drużyny nie będą przygotowane, albo może będzie tutaj dużo jakieś gadki o tym, że oni tak słabo grają, to cheatują. Myślę, że było dobrze. I myślę, że także fajnie się pokazali polscy zawodnicy, prawda? No polscy, no Virtusi plus ESC, to mi się wydaje, że grali na wysokim poziomie. Mogli zajść dalej, wiadomo, pewnie też by chcieli coś więcej ugrać, ale nawet na EPS-ie za sceną oglądaliśmy sobie mecze Virtusów na NIP, oglądaliśmy sobie z kolegami tam, właśnie kibicowaliśmy im mocno, żeby wygrali, żeby pokazali, na co ich stać. A co do samego Dreamhacka, to wiadomo, każdy gracz profesjonalny chciałby się tam dostać, bo to jest naprawdę wielki turniej. W tym roku wyglądało to naprawdę fajnie, pomimo tego, że dużo osób właśnie narzekało, że tam Flusha cheatował, że jakieś tam... Teraz już pewnie nie będzie taki dobry, bo nie ma tych swoich wspomagaczy, jakieś takie głupie gadki, nie? Ale tak jak właśnie mówiłem, każdy gracz chciałby się tam dostać, każdy gracz chciałby się pokazać na tak wielkim turnieju i... Na pewno musi być fajne uczucie tam zagrać. No jest to chyba, ja myślę, że idzie w taką dobrą stronę, prawda, że to już jest ten europejski poziom powoli, bo skoro dostali się na Dreamhack, no to już nie jest takie polskie poletko, gdzie oni też dominują troszeczkę, ale to już jest Europa, no, gdzie otwiera się ta furtka pierwsza, prawda? Znaczy, mi też tak się wydaje, no bo jako drużyna w Polsce tam od jakiegoś czasu już grali, tam właśnie od niedawna też grałem na europejskiej scenie i naprawdę dobrze grali. Tam bardzo dużo osób się zdziwiło, że są w stanie rywalizować z najlepszymi, że pokazują wysoki poziom i nie tylko tak jakby Virtusi jako polska drużyna w Europie są w stanie coś zawojować i to właśnie pokazali na Dreamhacku. No. Ja się tak zastanawiam, czy nie wiem, srebrna piątka na przykład, jak na razie, albo no coś podobnego. Taki trochę autodis by był chyba. No ale czy myślicie, że są w stanie dorównać skillem Virtusom? Czy myślicie, że to będzie ten poziom światowego CS-a? No z NIP-em było bardzo blisko. Wygrywali... Właśnie, to było ciekawe. Że wygrywali 13-12. No i niestety nie udało się. Chyba brak doświadczenia troszkę ich zjadł, taki stres na koniec. Ale same umiejętności, zgranie widać, że jest naprawdę fajne. Że powiem. Mi się wydaje, że przede wszystkim powinni razem grać i nie zmieniać składu. Powinni trenować w tym składzie, zgrać się, poczuć, że naprawdę mogą liczyć na drugą osobę i wtedy jak będą trenować, to powinny nadejść wyniki, tak? Bo już teraz widać, że mają potencjał i że mogą się pokazać z jak najlepszej strony i mi się wydaje właśnie, że
mogą wszystkim pokazać i zadziwić wiele osób. No miejmy nadzieję, że tak będzie po prostu. Ja myślę, że tutaj jest ogromny potencjał w kolejnej polskiej drużynie i może to pociągnie też więcej polskich drużyn, żeby pokazały się z jak najlepszej strony. Tymczasem z bardzo dobrej strony pokazał się też Michael Ele, prawda? No właśnie, taki był znak zapytania, bo nowy gracz NiP-u, czy ta dziura będzie odpowiednio sklejona, zastąpiona, czy ten gracz odpowiednio zastąpi gracza, który nam odszedł? No, zresztą komentował też na DreamHacku. Tak. No wszyscy się obawiali, a tu zaskoczył bardzo dobrym skillem, był z jednym chyba z najlepszych graczy w NiP-ie i wyróżniającym się absolutnie właśnie Michael Ele. No i mamy mały highlight. Tak jest, moi drodzy, więc zobaczcie, jak tam z AWP-ą biało-pomarańczową, jeśli dobrze pamiętam, szalał Michael Ele, bo to szaleństwo było totalne, mam wrażenie. A my za chwileczkę po raz kolejny jesteśmy z powrotem. Position here though, Forrest down the pitch, gonna pick it up, Michael Ellis to follow, the bomb is dropped, he picks up the double kill, turns around, and he headshots him right as he comes out the apartments, it's happy gone! Nie mam zielonego pojęcia, jak oni to robią i nigdy chyba nie będę wiedział, takie rzeczy robić, bo ja sobie troszeczkę pogrywam w CS-a i powiem ci szczerze, że ja mam chyba drewniane ręce po prostu, bo to zupełnie mi nie wychodzi. A to muszą być ogromne emocje, prawda? Walisz jednego, drugiego, trzeciego i w pewnym momencie chyba tak troszeczkę ten jakby pozytywne emocje, pozytywny stres się zaczyna troszeczkę mobilizować. Nawarstwiać. Znaczy mobilizować też, ale chyba się zaczyna to w pewnym momencie nawarstwiać, prawda? I nie wiem, przerasta to niektórych zawodników, bo były takie akcje właśnie, że zawodnicy wygrywali niesamowicie, już było te 14 do tam powiedzmy 5 i nagle się okazywało, że coś pękło, prawda? Na tej samej końcówce. A jak to jest w LoLu? Bo mam wrażenie, że też bywa tak, że wzrasta taka pewność siebie. Zabijasz jednego, drugiego, to czujesz się tak pewnie siebie, że rzeczywiście zaczynasz grać jeszcze lepiej i sam się zadziwiasz. Przynajmniej tak mi się wydaje. I też tutaj analogia do tego, co zrobił Michael Ele, do tego, co robią gracze CS-a. Dlatego też tak często chyba zdarzają się takie cztery kille, czy ace'y, czy ludzie zostają sami i są w stanie pokonać całą drużynę. Takie super skupienie, tak? Tak, znaczy w LoLu przede wszystkim wygląda to w ten sposób, że jeżeli zaczyna się wygrywać i się powiedzmy już w początkowej fazie gry pokonuje przeciwników, to tą przewagę z reguły widać przez całą grę, chyba że właśnie coś tam się zepsuło, coś tam nie poszło po myśli i właśnie to tak zwany snowball się nazywa, że się powiększa swoją przewagę, tak, że jeżeli się wygrywa początkowe fazy gry, no to się powiększa i wtedy jest łatwiej. Czujesz właśnie pewniejszy się siebie, bo wiesz, że masz więcej pieniędzy, lepsze przedmioty, że jesteś w stanie ich ograć, że właśnie masz na przykład postać, która jest jeszcze lepsza w późniejszych fazach gry. W CS-ie to troszkę inaczej moim zdaniem wygląda, bo jeżeli grasz na bardzo dobrą drużynę, a przed zmieniłeś strony z terrorystów na antyterrorystów i na odwrót, i na przykład nie wyszła ci pierwsza runda i tak jakby zaczynasz przegrywać, no to ta pewność ciebie naprawdę dużo spada, bo to nie wiesz na przykład w jaki sposób możesz ich pokonać w tej chwili, bo na przykład wszystkie bombsite'y dobrze kryją, wiedzą co mam robić i nie ma pomysłu, to wtedy naprawdę ciężko wrócić do gry i pokazać, że jakoś dograć to wszystko i właśnie wygrać to. Ale ja mam wrażenie, że jeśli chodzi o CS-a, to może comebacki są takie pewniejsze, no bo wiesz, grasz eko, masz tam jakieś pieniążki, a w LoLu, tak jak powiedziałeś, jeśli jest ta początkowa przewaga, no to wtedy już to zaczynasz, że tak powiem, jak to się mówi, snowballować, prawda? Czyli jest ten efekt kuli śnieżnej i ciężko to zatrzymać. Ja nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że mam wrażenie mimo wszystko, że CS jest łatwiejszy w jakichś powrotach do gry. W LoLu wygląda to tak, że takie właśnie comebacki są często przez to, że albo dana drużyna ma postacie, które są do tego dobre, które są lepsze w późniejszych etapach gry, albo przez błąd drużyny, która wygrywa, albo podejmuje złe decyzje i po prostu nie potrafi skończyć tej gry, nie potrafi podjąć takiej decyzji, która by zadziwiła przeciwnika i po prostu skończyć gry, i żeby nie dotrwali do następnych etapów gry, w których właśnie przeciwnicy będą silniejsi. A w CS-ie to właśnie wiadomo, że nawet jedna osoba może wszystko odmienić, tak, że jeden gracz może zace'ować, może sam pokryć BS-a i powstrzymać przeciwnika, tak? Całą drużynę może sam powstrzymać jeden zawodnik. No, ja mam wrażenie, że to chodzi tutaj o to, że nie ma takiego late game'u.
jak w LoLu, prawda? Tak jak powiedziałeś, no nie ma jakichś kontrdraftów, które na przykład tu działa to wszystko naprawdę świetnie w late game, że w early game jesteśmy słabi, ale później dopiero się wyfarmimy. Wcale się czegoś takiego nie ma, prawda? Tak, każda runda mniej więcej podobnie wygląda. Wiadomo, że tam jest kwestia kasy zawsze, jak ci poszło poprzednio, ale to jest mniej takie właśnie napędzające ten efekt snowballu, zupełnie właściwie nie. Ale chyba też CSGO taki jest, że w 1-6 jak ktoś przegrywał całkowicie stronę, to już na pewno praktycznie przegrał. A w CSGO zdecydowanie częściej zdarzają się sytuacje, gdzie drużyna tam wygrywa 13-5 połówkę i jeszcze jest w stanie nawet wygrać. Może ze względu na CZ-kę, prawda? Było dużo rozmowy. A wy w ogóle pamiętacie taką grę w LoLu, żebyście wygrali taką totalnie przegraną grę? Znaczy, w drużynowym trybie tak jakby jest to troszkę inaczej, no bo gdy psujesz coś, to jeszcze możecie się drużynowo dogadać, w jaki sposób chcecie na przykład to skończyć, ale nie tylko ja, ale większość zawodników na pewno na solo rozgrywce często się spotyka z takimi właśnie rzeczami, że wygrywa, powiedzmy tam, że przewaga jest praktycznie nieodwracalna i nagle drużyna tak jakby staje się zbyt pewna siebie tam właśnie. Dwa ganki tak, przegrane. Tak, wchodzą gdzieś na przykład do bazy przeciwników, sam tam z trzema graczami siebie tak uważa, że tam sam wszystkich pokona praktycznie, no i to na początku powiedzmy nie wygląda groźnie, ale później często właśnie takie zbytnia pewność siebie. Nawet w drużynowych rozgrywkach tak często takie coś się zdarza, to trzeba uważać. Kozaczenie takie. Tak, tak. No sobie wyobrażam właśnie, zresztą też jedną, dwie, trzy, pięć gier przegrałem właśnie w taki sposób, bo się człowiek poczuł zbyt pewnie, ale jest jeszcze jeden duży przeciwnik, jeśli chodzi o Dreamhacka i to jest Szampan. Tak. Mój Boże, ludzie, ja nie wiem, ja nie za bardzo rozumiem jakby te kwestii tego, bo ja wiem, dlaczego Koreańczycy nie potrafią otwierać Szampana, za chwileczkę to zobaczycie, ja wiem, dlaczego Koreańczycy nie potrafią otwierać Szampana, bo nie mają nowego roku, to znaczy mają, ale chyba jakiś inny, prawda? Ja nie wiem do końca, jak tam jest w Korei, czy tam też jest ten kalendarz chiński, azjatycki. My wiadomo, od najmłodszych lat uczestniczymy w Sylwestrze, prawda? Ojciec daje szampana do otwarcia, jak masz 5 lat, prawda? I człowiek od razu ma tego skilla. Słowianie, zresztą kultura tutaj, prawda, spożycia jest troszkę... Tak, jest rzeczywiście troszeczkę inna. O co tutaj chodzi? O co chodzi z tymi nieprzystosowanymi do życia e-sportowcami? Bo to też taki nerdy, stereotyp. No nerdy właśnie, o co tutaj chodzi? Nie wiem, zamiast gdzieś wyjść, to siedzą przed komputerem cały dzień i nawet jak mają okazję, to wolą sobie posiedzieć godzinkę więcej przed komputerem. Czyli wy jak wygralibyście Dreamhacka, to nie mielibyście problemu z szampanem? Nie, my byśmy pewnie szybciej gdzieś wyszli, żeby imprezować niż... To jest ta kultura, prawda? Jeśli dobrze każemy. Słuchajcie, nie zrzućmy na tokiem, bo mamy troszeczkę tych momentów wygranych, zarówno jeśli chodzi o Forge G, który to był pierwsza wygrana od 2 lat. Tak, dlatego tam nie tylko ten szampan, ale niezwykłe wzruszenie tego gracza, bo on bardzo dawno nie wygrał, bardzo mocno trenował i widać, że chłopak ucieszył się. Tak. I LDLC, także nie wiem, czy tam złapaliśmy dla porównania szampana. Oczywiście. To super, to będziemy mieli fajne porównanie do tego, jak robi to StarCraft i jak robi to CS. Myślę, że różnica jest zatrważająca. Moi drodzy, Forge G na sam początek, a my za chwileczkę jesteśmy z powrotem. Zostańcie z nami. It looks like 4GG going for this finishing blow. This Army of Life should be able to get cleaned up. Stimming forward is GG, stimming forward towards his victory at this DreamHack. And I think Life has a GG! 4GG is the DreamHack Open 2014 Grand Champion. GG picks up his first StarCraft II championship after living in Europe for 2.5 years, grinding it out, finally! As Apollo has stated, it's been 6 years since your last StarCraft title, and that was back in StarCraft I. The last time you were in the Grand Finals of StarCraft II was 2 years ago, and now, today, for the first time, you secured your first premier title in StarCraft II. How much does this mean to you? Really, I can't explain. I really want a champion, and I was... After StarCraft 1 champion, after I moved to StarCraft 2 and I really want champion,
But every time I fail, but this time I success. Oh shit. Thank you. Last but not least, 4GG, I want to give you this chance to give a thank you to anybody that you want to thank. Oh, how? Oh, I don't know. You, you shake it up. Okay? Go up there. 4GG, everybody! Come on, 4GG! Nie było najgorzej, ale... Ale zapytał się, już przezornie się pytał, mówi how. No how, tam, dokładnie. Tam tak. Dostał instrukcję, jeszcze kobieta mu otworzyła. Tak jest. Finalnie. Ja myślę, że Dymcha powinien zainwestować w większe butelki, może większe ciśnienie wtedy będzie, prawda? Wielkie emocje, prawda? Ja mam wrażenie, zresztą rozmawialiście przed chwilą, teraz mówiliśmy, że to chyba po czasie dopiero do ciebie dociera, jak stresik zajdzie, nie? Co nie? Wiadomo, zaraz po wygranej jest taki, nie wiesz po prostu, co ze sobą zrobić, tak? Nawet nie myślisz o niczym, po prostu tak jakby żyjesz tą chwilą. A dopiero po jakimś czasie dociera do ciebie, że, nie, że jesteś mistrzem, tak? Że po prostu byłeś najlepszy na tym turnieju i że wygrałeś to wszystko. To, takie, okej, to co teraz, prawda? Mam takie wrażenie. Ale no właśnie, 4GG, dla mnie to jest, mam wrażenie, że sytuacja, w której no, należało mu się, bo to jest naprawdę zawodnik, który bardzo ciężko trenuje, pokazał mega klasę. Mm-hmm. Śmieje się troszeczkę z budek, prawda? Mam takie wrażenie. Właśnie w LoLu nie ma budek, prawda? Nie ma jakichś takich... W LoLu te budki musiały być troszkę większe i 5 zawodników pewnie też mogło być duszne, czy w jakiś taki, nie wiem, dziwny sposób i to niezbyt często jest stosowane, tylko tam na nielicznych turniejach. W PL-u tak było tam, tak. Ja pamiętam, która edycja chyba czwarta, tak? To by tam zastosowane były właśnie takie... No właśnie, ale z drugiej strony właśnie mieliśmy powiedzieć, że wygląda to troszeczkę lepiej, jeśli chodzi o CS-owców, bo tam ten szampan mimo wszystko troszeczkę lepiej to wyglądało, nie? Troszeczkę lepiej. Zaraz to zobaczymy, a wracając do 4GG, no chyba jeden z fajniejszych momentów, jakie widziałem w StarCraftie w ogóle we sporcie. Chłop się wzruszył, tyle lat nie wygrał, widać było te łzy, widać było, że mu zależy, że zawsze był blisko, ale mu się nie udało, no tak. Już nie dokończył zdania, bo tak się wzruszył. Fajnie takie obrazki oglądać też, że e-sport budzi takie żywe emocje. Tak, i wiesz, i to jest według mnie też taki fajny dowód na to, że Koreańczycy mimo wszystko nie są robotami, dużo się mówiło, no chyba w LoLu też, prawda? Mówisz, że Koreańczycy to tacy, no, takie w LoLu maszyny. Nawet przez długi czas się gadało, że są niepokonani, tak, że nie ma szans, po prostu są maszyny i po prostu nie ma na nich rady, ale widzieliśmy, jak wiele właśnie Koreańczyków tam pokazywało emocje po wygranej, po przegranej i szło stwierdzić, że to także są normalni ludzie. No i bardzo dobrze. W StarCraftie dalej są niepokonani, ale może o tym kiedy indziej, prawda? Tak więc zobaczmy, jak to wyglądało ze strony LDLC, jak to wyglądało ze strony drugiej butelki szampana, która mam wrażenie, że tam akurat... Jak otwierają Europejczycy. Tak, szampana. Dokładnie tak. Moi drodzy, zobaczcie, jak to wygląda w CS-ie, a my za chwileczkę jesteśmy z powrotem. This is now a one-on-two-one. Let's get right and clutch this situation. It'll be LDLC winning their first major championship title in an incredible fashion in overtime on the last map against NIP. This is all on get right. Might be the perfect man to have left here. Trying to walk in. Pacing himself. He's going to spot MBK first. He goes down. And LDLC, they pick it up. And look at that. They can hardly believe it. They're hugging each other and it must be an unreal sensation. And the crowd will stand up and recognize LDLC and their performance. Happy's kissing the cup. That was beautiful. And there's a bottle of champagne here. Who wants to open the bottle of champagne? Bottle of champagne, who's good at opening bottles? Anybody? Yeah, manager, here you go. Don't hit me in the head with it. Oh, Jesus Christ, peoples! Oh,
I've got champagne in my eye. Okay, who's the MVP? Znajdź dwie różnice. Tak, tak, tak. Nie, różnice chyba widać gołym okiem, prawda? No bo tutaj chyba już troszeczkę lepiej to wyszło, mam takie wrażenie. No tak jak mówiliśmy, Europejczycy są chyba bardziej przygotowani do tego typu rzeczy, mam takie wrażenie. Czy w CS-ie są większe emocje niż w innych gierkach? Czy w LoLu są większe emocje, jeśli chodzi o wygraną? No, ja mam wrażenie, że tutaj różnicy absolutnie żadnej nie było. Tu chłopaki naprawdę się cieszyli, tutaj no, kolega się troszeczkę popłakał, więc... Zdarza mi się czasami. Tak. Ja myślę, że tutaj jakby różnicy nie ma. Czy wygrałeś w jednej, czy w drugiej grze, to emocje chyba są takie same, prawda? Przy samej wygranej chyba nie ma różnicy, tak? No już mówiliśmy, że w CS-ie są ogólnie jako w samej grze większe emocje, ale przy samej wygranej mi się wydaje, że nie ma zbytnio różnicy. No właśnie, też chyba się z tym zgodzimy, prawda? Mhm. No właśnie. LDLC zresztą ta sama historia. Pierwszy major event, pierwszy wygrana taka tak. W prestiżowym turnieju, więc fajnie jeszcze dogrywce na NiP. Więc należało się chłopakom 100 tysięcy. Tak jest. Moi drodzy, już na samą końcówkę oczywiście, jakie są wasze plany na przyszłość, jeśli chodzi o e-sport? No bo wszystko się rozwija, wy idziecie chyba z falą, jakimś takim nurtem dosyć mocnym już teraz. Znaczy, moim zdaniem i w ogóle też brata, tak jakby chcemy dalej grać, tak przede wszystkim w LoLa, póki co przynajmniej, póki jest na fali, póki dużo osób w to gra, tam właśnie jeżeli się nie uda z tą drużyną, to na pewno będziemy próbowali z innymi i będziemy chcieli jeszcze pokazać, że potrafimy grać, może nawet na jakichś jeszcze większych turniejach, tak? To zobaczymy, jak to wyjdzie wszystko. Jakiś challenger? Jakieś Europy? Znaczy Coca-Cola na przykład? O. No właśnie, takie właśnie o tego typu rzeczy chodzi, takie turnieje. To są tak jakby duże turnieje, do których trzeba się dostać, właśnie trzeba pograć trochę drużynowo, a później można właśnie jeszcze wyżej celować. Docelowo LCS? No na pewno. Każdy chciałby chyba w LCS-a grać, tak? Takich profesjonalnych graczy. Też chciałem to powiedzieć, że chyba każdy właśnie chciałby grać w LCS-ie, tak samo jak każdy z Arkadowej. Chyba, że ktoś jest tam ze skandynawskich krajów, to tam trochę gorzej to wygląda. O, to nawet, no właśnie, w Skandynawii w StarCraftie jest całkiem spoko, w CS-ie też, a w LoLu się okazuje, że chyba słaba. No, w LoLu akurat wtedy nie wygląda to na przykład aż tak fajnie. Chyba najlepszym przykładem jest gracz White Knight, który w Challengerze zawsze jest wysoko, zawsze jest tam top 3 czy coś takiego i gra na każdej pozycji naprawdę dobrze, a nie chce grać w LCS-ach w normalnej drużynie, tak? Musiałaby być najlepsza. Jeżeli dostałby taką ofertę, to pewnie by przyjął, ale w takiej normalnej drużynie LCS to nie opłaca mu się po prostu. No to mówiliśmy przecież na samym początku naszego wywiadu, rozmawialiśmy o tym, o indywidualnościach i o nie grzenie zespołowej, no to chyba taki złoty przykład tego, co zresztą mówiliśmy, prawda? Człowiek, który może chciałby być gwiazdką właśnie, prawda? Moi drodzy, dziękuję wam bardzo. Było nam naprawdę niezwykle miło, że byliście dzisiaj z nami. Myślę, że czas na ESL News. Tak więc, moi drodzy, Majko przejmuje na chwileczkę ster. My potem wrócimy, żeby podsumować jeszcze kilka rzeczy, ponieważ trochę jeszcze się wydarzyło. Zobaczcie, co przygotowaliśmy na następny odcinek ESL News, a my zaraz jesteśmy z powrotem. Witajcie, z tej strony Majka, to 22. odsłona ESL News. W dzisiejszym odcinku o EPS, Dreamhack oraz Virtusach. Zapraszam do oglądania. Ziomki ziomeczki po zaciętym finale okazali się lepszym zespołem od Hypershots i stanęli na najwyższym stopniu podium 9. sezonu ESL Pro Series w CSGO. Za triumf do reprezentantów wspomnianej drużyny trafi 5000 zł w gotówce oraz karty podarunkowe o podobnej wartości do wykorzystania w centrum handlowym M1. Trzecie miejsce zajęło No Mercy, wygrywając Black Ravens do 6 na Inferno oraz Nuke. Natomiast 9. sezon ESL Pro Series w League of Legends to już historia. Na najwyższym stopniu podium znów stanęli przedstawiciele Reason Gaming, którzy w wielkim finale pokonali 2-0 Sample Text. O trzecie miejsce walczyli gracze Kolejnego Ciosu i Black Ravens, ale ostatecznie ci pierwsi okazali się lepsi. Francuskie LDLC uplasowało się na najwyższym stopniu podium zakończonego już Dreamhacka Winter 2014. Zespół w wielkim finale stanął naprzeciwko Ninjas in Pyjamas, pokonując swoich rywali wynikiem 2-1. Jest to pierwsze zwycięstwo tej formacji podczas tak dużego turnieju. Za triumf Francuzi otrzymali czek na 100 tysięcy dolarów, zaś do Ninjas in Pyjamas trafi 50 tysięcy dolarów. Na Dreamhacku gościły dwie polskie formacje, ESE Gaming oraz Virtus Pro. Ci pierwsi nie wyszli z grupy, chociaż było blisko zwycięstwa z Ninjas in Pyjamas, a Virtus Pro zajęli trzecie, czwarte miejsce ex aequo z drużyną Natus Vincere.
kolejnym drinkach i kolejna historia o tym, że nawet najmniej spodziewany zawodnik może odnieść ostateczny sukces. 4GG wygrywa wielkie finały cyklu DreamHack Open 2014 i sięga po 30 tysięcy dolarów nagrody głównej. Reprezentant Millennium jako jedyny był w stanie pokonać obecnego mistrza świata Life'a. Koreańczyk w wywiadzie po meczowym ledwo powstrzymał łzy radości. Po wielu latach ponownie sięgnął po mistrzostwo. Niewiele czasu pozostało do rozpoczęcia finałów 17 sezonu SEA Invite. Najlepsze drużyny internetowego etapu spotkają się już 5-7 grudnia w Dallas. O zwycięstwo powalczą m.in. zawodnicy Virtus Pro, którzy zostali zaproszeni po rezygnacji Dignitas. Europę będą także reprezentować przedstawiciele Fnatic, Titan oraz Mount Sports. Zagrają tam też 4 zespoły z USA. Polacy reprezentujący Virtus Pro przedłużyli kontrakty z tą organizacją. Będą grać w jej barwach przynajmniej przez 2 lata, co jest dobrą wiadomością zarówno dla samych zawodników, jak i wszystkich kibiców. Dla przypomnienia, nasi rodacy dołączyli do Virtus w styczniu tego roku. Od tego czasu wielokrotnie stawali na podium prestiżowych turniejów rozgrywanych na całym świecie. Z okazji zbliżających się świąt polski oddział ESL wraz z partnerem Need for Speed uruchomił serię rozgrywek 1-1 w takie gry jak CSGO, StarCraft 2, Hearthstone, FIFA, League of Legends oraz World of Tanks. Zwycięzcy turniejów zgarniają fotel z limitowanej serii ESL. Więcej informacji możecie znaleźć pod linkiem oraz na Facebooku i Twitterze. Zapraszamy do wzięcia udziału. Dzięki za uwagę. Następny odcinek już za 2 tygodnie. Przy okazji śledźcie nas na Facebooku, Twitterze i YouTube. Do usłyszenia! No i właśnie, chłopaki jeszcze są na chwilę z nami, więc bardzo milutko, a my, no właśnie, kilka jeszcze newsów, mam wrażenie, że wymaga głębszego omówienia. Po pierwsze, to co o czym ja chciałem powiedzieć, to to, że trwa Intel Extreme Masters San Jose. Czy zaczęło się wczoraj, dzisiaj w nocy StarCraft 2, LOL będzie grany w weekend. Panowie, słyszałem, że mieliście takie delikatne obiekcje dotyczące LOLa, bo tam chyba były tylko invite'y, prawda? No, dostały invite'y tylko te drużyny z LCS-ów, które wygrały głosowanie właśnie. Tam chyba Rokaty się nie dostało, ale byli całkiem blisko i to tak szkoda właśnie. A to takie głosowania to co? Negatywna sprawa, pozytywna? No wiadomo, że tu będą wygrywali ludzie, którzy mają ogromny fanbase, prawda? Znaczy właśnie drużyny, które mają dużo fanów, tak, dużo osób chce, żeby się pojawił na takich lanach, to bardzo fajnie. No i w sumie to jest dobra sprawa. Nie ma po prostu, tylko jedyny minus jest taki, że nie mogą się dostać do drużyny, które się nie wykazały wcześniej, tak? Nie. Mm-hmm. Chyba, że tam właśnie z Brazylii czy z jakichś takich innych krajów, tam są chyba turnieje i tam jedna drużyna jeszcze może się jakoś tam dostać właśnie z jakichś takich... Jako gospodarz krajów. Często tak jest, prawda? Mm-hmm. Rzućmy okiem na brakety, ja myślę, że to jest coś, co też nas bardzo interesuje. Jest to oczywiście LOL. No tutaj mamy oczywiście bardzo, bardzo fajne drużyny, prawda? Jest Alliance, Unicorns of Love mnie tak troszeczkę zastanawia jako drużyna, która mam wrażenie, że może troszeczkę zaskoczyć. Alliance na pewno chciałoby wygrać, prawda? Oni w ogóle mają ciekawą część braketu, bo tam od razu Cloud9 się pojawia. Alliance kontra Cloud9 według mnie byłoby no naprawdę świetnym. Wszyscy się zastanawiają, jak tam Reckless się odnajdzie, prawda? Tak, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy widzicie tutaj jakiegoś zdecydowanego faworyta? Faworyt moim zdaniem... Alliance na pewno moim zdaniem może pokazać dużo, jeszcze Team Solo, ale to zobaczymy, jak to wyjdzie. Co sądzicie właśnie o Reklesie i jego zmianie takiej niespodziewanej, bo podpisał kontrakt i potem wziął na klatę zerwanie kontraktu, tylko żeby przejść do Alliance. Znaczy moim zdaniem grał bardzo dobrze, ale Taps także grał i to nie będzie jakaś taka kolosalna różnica, to ciężko też powiedzieć, to właśnie będzie najlepsza okazja, żeby pokazał, czym to się będzie różniło, jak to będzie wyglądało, ale moim zdaniem... No taki malutki plus to wszystko wyjdzie. Zobaczymy właśnie, jak duży to będzie plus. StarCraft 2 to jest 16 zawodników. Wczoraj w nocy, czy dzisiaj w nocy, przepraszam bardzo, mieliśmy Open Bracket, z którego dostali się niektórzy zawodnicy. No tutaj wiadomo, mamy konkretną grupę koreańskich zawodników. Jest między innymi Bomber, jest między innymi Hero, jest ForgeG, prawda, First, Paul, Jadong oczywiście. Dużo ludzi liczy na Jadonga, liczy na to, że dostanie się do Katowic, ponieważ wiadomo, że z Toronto dostał się Flash, więc Flash kontra Jadą
Donk, jeśli chodzi o, no, tak. Jeśli chodzi o taki matchup na Katowicach, no to to byłoby coś fantastycznego. Tutaj także mamy troszeczkę foreignerów, ale powiedzmy sobie szczerze, jedynym, którego ja widzę, że cokolwiek ugra, to jest Snoot. I to jest wszystko tak naprawdę na ten temat. Tak, no jest Hack, jest QXC i jest Major, tak? Tak jest. Tak więc ja tutaj nie liczę na zbyt wiele ze strony tych zawodników. No oprócz Snoota oczywiście, to jest taki jeden rodzynek, który tutaj się pokazuje według mnie z bardzo pozytywnej strony. Zobaczymy oczywiście, uznawany za najlepszego Europejczyka na świecie. Troszkę dziwnie to zabrzmiało, ale uwierzcie mi, że to jest poprawna rzecz. Jak to wygląda, jeśli chodzi o Intellect Sea Masters? Szkoda, że to wszystko dzieje się u nas w środku nocy, ale właśnie, pamiętajmy, że niedługo będzie także grany Intellect Sea Masters Cologne, więc tutaj na pewno będzie dużo ciekawych emocji. Virtus Pro i nowy kontrakt. Tak więc, a właśnie, jeszcze przepraszam bardzo, chciałem nadmienić, że my oczywiście będziemy prowadzili audycję z Intellect Sea Masters San Jose. Będziemy mieli studio Intela, na które możecie wskoczyć, sltv.pl, podłoga LOL. Będziemy mieli troszeczkę rzeczy do wygrania. Jakie? No będziecie musieli wskoczyć na naszą audycję i zobaczyć. Nie będziemy spoilować oczywiście tego, co się będzie działo. Tak więc, no na pewno będziemy mieli mnóstwo gier do pokazania i nasi komentatorzy będą ciężko pracowali nad tym, żeby wam przekazać te wszystkie emocje, które będą miały miejsce w San Jose. Przypominam oczywiście, trzeba się wyposażyć na tą noc, ponieważ będzie to... Audycje rozpoczynają się w sobotę oraz w niedzielę o godzinie 21. Tak więc, no, czasami trzeba, prawda, przysiedzieć sobie sportowo przez całą noc. W Kolonii będzie lepiej, tyle powiem. W Kolonie także oczywiście śledźcie. Dla fanów oczywiście League of Legends, ponieważ w Kolonii będzie grane tylko League of Legends, prawda? Mhm. Tak więc tutaj na pewno będziecie mieli także dużo emocji. Przechodząc do Virtus Pro, powiem szczerze, że niesamowita informacja, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Dwa lata, podpisany na dwa lata kontrakt, który jest uznawany za jeden z największych, jeśli nie największy kontrakt e-sportowy w historii. To chyba daje dużo do myślenia, prawda, jeśli chodzi o rozwój e-sportu. No wiadomo, że często dobre drużyny zmieniają sobie organizację, bo czym lepiej grają, tym dostaną lepsze oferty. I właśnie jeżeli już grają praktycznie rok i podpisują na następne dwa lata, to znaczy, że opłaca im się, tak? I że to jest naprawdę... Duży sukces tak, ze strony sportowej. Właśnie tak się zastanawiam, bo mówiło się, że Virtus Pro nie jest jakimś takim, nie jest drużyną, która ma niesamowite wyniki, że nie jest taką, nie jest tą złotą piątką 1-6, prawda, która wiadomo, że miażdżyła tam wszystkich, no to troszeczkę też na wyrost, ale... Są bardzo stabilni przede wszystkim. Oni gdzie się nie pokażą, mają jakąś topkę zawsze. Czy to jest dobra decyzja ze strony Virtus Pro? Ja myślę, że tak. Ze strony organizacji mam takie wrażenie. Nie wiem, jak ty to widzisz. Znaczy, moim zdaniem to jest bardzo dobra decyzja ze względu na to, że Virtusi praktycznie na każdym większym turnieju się pokazują i to właśnie z reguły z bardzo dobrej strony. A co do tego, że Złota Piątka, no to Złota Piątka no, wygrywała większość takich właśnie turniejów, byli znani na całym świecie, ale nikt nie mówi, że Virtusi też tego właśnie nie zrobią. Mm-hmm. Nie grają ze sobą właśnie nie wiadomo ile lat, to... Może nie, że się zaczyna ich przygoda, ale na pewno mam jeszcze dużo przed sobą i moim zdaniem jeszcze naprawdę pokażą w wielu miejscach i na wielu turniejach, na co ich naprawdę stać. Miejmy taką nadzieję. Myślicie, że Katowice się powtórzą? Sukces z Katowic, bo już wiemy, że tak, jest bardzo duża szansa, że ten CS będzie w Katowicach. Sam Krzysztof Pikiewicz nam tutaj powiedział na tej samej kanapie, więc... No pytanie, no to by było chyba wielkie, gdyby powrócili z takim wielkim zwycięstwem w Katowicach. Chyba za dużo byśmy chcieli, mam takie wrażenie. Wiesz co, jeśli wygraliby Virtus Pro, to ja bym powiedział, że to byłoby, no trzeba by ustanowić jakiś, nie wiem, dzień świąteczny, dzień tak, Virtusów. Dzień albo wolny coś, od pracy. Tak, tak, no bo nie, no dwa razy na swoim własnym podwórku to by było, chyba za dużo się rozmarzyliśmy troszeczkę, mam takie wrażenie. Wiadomo, że oni pewnie by chcieli bardziej wygrać niż my, nie? To tak też inaczej, ale No też jest miejmy to... nadzieję, że dobrze im pójdzie. Miejmy nadzieję właśnie, że jeśli się pokaże CS, no to pójdzie im fantastycznie. Turnieje GoFora, to jest następna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest bardzo ważne właśnie, to dużo ludzi może sobie pomyśleć, że to jest nic nieznaczący news, ale właśnie wprost przeciwnie, ponieważ jeśli chodzi o duże turnieje, wszyscy kibicujemy, a jeśli chodzi o małe turnieje, możemy także wszyscy brać udział i to jest według mnie coś bardzo ważnego, jeśli chodzi o rozwój sceny także polskiej. Go for Poland organizuje właśnie w związku ze współpracą z Need for Seed turnieje i można wygrać naprawdę bardzo dużo. To jest StarCraft, to jest bardzo dużo innych gierek, WOT IHS, SC2, FIFA, CSGO, jeśli dobrze pamiętam, World of Tanks, tam jest wszystko oczywiście jeden na jeden.
takie turnieje, mam wrażenie, że dużo ludzi profesjonalnych nie gra w takich turniejach, prawda? Ale mam wrażenie, że to jest świetny rozwój sceny. Tych mniejszych ludzi, którzy chcą się też pokazać. No bo powiedzmy sobie szczerze, nikt cię nie weźmie do profesjonalnej drużyny, jeśli już czegoś sobie nie pokazywałeś, a takie turnieje według mnie są świetną inicjatywą na stworzenie też troszeczkę takiego imienia dla siebie, prawda? Znaczy na pewno w jakiś sposób można się wybić, tak? Właśnie jakąś drużynką, tam nie dość, że trochę pieniędzy zarobić, to jeszcze się pokazać, tak jakby, że w jakiś sposób się też istnieje, że potrafi się grać i właśnie moim zdaniem to jest dobra inicjatywa do tego, żeby właśnie drużyny, które chcą coś osiągnąć, żeby właśnie zaczęły grać na jakimś poziomie, żeby właśnie też pokazali, że dużo można coś na takich mniejszych, no bo to muszą być tak naprawdę takie mniejsze turnieje, żeby później do większych dojść, bo takie przeskoki rzadko bardzo następują. Też mi się tak wydaje właśnie, że to musiałbyś być naprawdę złotym dzieckiem e-sportu, żeby od razu wskoczyć na DreamHacka. No, był taki gość, nazywał się Raynor, miał 13 lat, pamiętam, że grał chyba na DreamHacku Bukareszt. Więc to są Teranem, dokładnie tak. I przyszedł jego ojciec, słuchajcie, ponieważ on sam nie mógł grać. Musiał być z ojcem, ojciec stał za nim i wtedy dopiero był w stanie grać. Więc no jasne, takie rzeczy bardzo rzadko mają miejsce. Mam wrażenie, że zostaliśmy troszeczkę też strollowani przez jednego z zawodników Virtus Pro, jakim jest Neo. Jeśli chodzi o jego nową aparycję, mam takie wrażenie. Tak. Nie wiem, czy widzieliście. I ktoś w internetach odpowiednio to skomentował za pomocą Photoshopa. Jeśli moglibyśmy Obi-Wana zobaczyć, proszę bardzo, proszę bardzo. Ale czy pasuje to nie jest mu wyjątkowo, muszę tak, przyznać. Fajnie wygląda. Czy to nie jest piękne? Internet nigdy ci nie... Nigdy nie zawiedzie. Nigdy nie zawiedzie, dokładnie tak jak powiedziałeś. Widzieliśmy oczywiście te photoshopki związane z tym świetnym mieczem, prawda, z nowej części Gwiezdnych Wojen, ale to jest, powiedziałbym, że wisienka na torcie. Polski Obi-Wan Kenobi. To jest po prostu... Ja mam wrażenie, że możemy stworzyć jakąś fanowską produkcję z Gwiezdnych Wojen. Słuchaj... Gwiezdne wojny, nie wiem jak to nazwać. Powrót Neo, o właśnie. Też zostawmy to może internetowi, żeby wymyślił nazwę. Wirtusi, co jest? Nowa złota piątka, Wirtusi kontratakują i powrót Neo. Zobacz. Neo, no. Dobre, nie? Okej, okay, no bądźmy, znaczy właśnie chciałem powiedzieć, bądźmy troszeczkę bardziej poważni, ale niestety właśnie... No po co? Właśnie w tym momencie wkraczamy na najmniej poważny temat naszego dzisiejszego dnia, który będzie tematem już ostatnim. Jeśli możemy zobaczyć grafikę dotyczącą nowej drużyny Dota 2, która mam wrażenie, że w tym momencie to jest po prostu, to jest, nie wiem co wam powiedzieć tak naprawdę. Moi drodzy, przedstawiam wam Team YouPorn. No. I nastała bardzo niezręczna cisza w tym momencie. Ja wiedziałem, że będzie taka drużyna od jakiegoś czasu i to mnie już bawi od samego początku. Nie, no powiem szczerze, że z jednej strony okej, mamy nowe marki, które wchodzą na nasze poletko e-sportowe, a z drugiej strony... Nie wiem, czy chciałbym należeć do teamu YouPorn. Tyle powiem. Czemu nie? Ja bym nie pogardził chyba, wiesz? Wiesz co, bo to jest taka troszeczkę sytuacja, no nie powiem jaka, ponieważ mi nie wypada, ale jakbym powiedział to słowo, to naprawdę bardzo fajnie zgrywało się z tym, co widzimy teraz na ekranie. Jeśli mogę kogoś naprowadzić w tym momencie, prawda? Tak więc, nie no, świetna sprawa z jednej strony, tak jak powiedziałem, fajnie, że nowe rzeczy się pokazują. Na pewno chłopaki twardo będą walczyć. Okej, dobra. Tak więc wszystko na dzisiaj. Ja myślę, że jeśli chodzi o tą drużynę, to będziemy ich śledzić. Bo jeśli dobrze pamiętam, to jest hiszpańska drużyna. Tak, prawda? Tak. No, wszyscy spodziewali się kogoś bardziej znanego. Wiele było takich głosów, a kto to w ogóle jest. No ale być może, że teraz pod tym różowym nowym logiem pokażą się z fajnej strony. Zobaczymy. Z perspektywy gracza, jak to wygląda? Znaczy wy nie jesteście w takiej drużynie, ale to na pewno macie taki odpowiedni punkt widzenia, żeby mi powiedzieć w tym momencie, nie chciałbym być w teamie YouPorn. Znaczy mnie to czy osobiście to śmieszy, to nie mam czegoś takiego, że nie chciałbym grać w takiej drużynie, no bo to jakaś marka jest, takie rozpoznawalni w jakiś tam sposób na pewno też będą i możliwe, że im nawet to pomoże, no to już zależy od tego, jak to wykorzystałem, jak to będzie wyglądać w przyszłości, ale fajna inicjatywa moim zdaniem. No moim zdaniem jak najbardziej też, prawda? Tak więc moi drodzy, my kończymy na dzisiaj, ja po raz kolejny, drugi raz już dzisiaj, dziękuję wam bardzo gorąco za to, że byliście dzisiaj z nami. Moi drodzy, następny ESL Draft jak co czwartek o godzinie 17, tak więc zapraszamy bardzo gorąco na antenę ESL TV Polska, gdzie ja, Michał Bogacz oraz Łukasz Piecz, który jest tutaj zaraz obok mnie, prowadzimy e-sportowy program na tematy wszelakie, jeśli chodzi o gry komputerowe, w których można cokolwiek wygrać. Tak więc moi drodzy, dziękuję wam bardzo, widzimy się już za tydzień, do usłyszenia, do następnego razu.